Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka The Lords of the Fallen. Ostatnio dotarliśmy do krematoriów wysokiego Kalrat, gdzie spotkaliśmy dawnego wroga, burzyciela. Odnaleźliśmy udręczoną więźniarkę, a także żelaznego wojownika. Z Stigm dowiedzieliśmy się o ich mrocznej przeszłości. Zabijając w głębinach objawienia dręczycielkę Dravela, zaprzysiężonego rycerza, pozostaje nam wyruszyć do Krainy Mrozu. Dostaliśmy jeden klucz do Lenna od Ebe, potomka Antanasa. Tomund, kapitan Fidelis, zniknął z kapliczki, pozostawiając nam krótką wiadomość wraz z kluczem do żerdzi pielgrzyma. Klucz do Lenna. Klucz otwierający dostęp do Lenna Kinrengaru. Obywatele Kinrengaru, którzy przysięgli bronić ojczyzny, nie zdążyli pojąć swej klęski, nim pochłonął ich błyskawiczny i bezlitosny mróz. Klucz z żerdzi pielgrzyma, pasujący do pewnych drzwi w żerdzi pielgrzyma. Wiadomość od Stmunda. Na cel podróży Stmunda zdaje się wskazywać zdanie wspominające o drzwiach przy dzwonach w żerdzi pielgrzymów. Ostatnio również odkryliśmy tajemnicę kufra oraz lustra. Drzwi z dzwonami mogliśmy już podczas naszej podróży spotkać. Są one zamknięte, dopóki nie kupimy klucza od Stmunda lub też poczekamy i otrzymamy właśnie ten klucz wraz z krótką wiadomością. Pierwsze drzwi z dzwonami znajdują się w okolicach wiatraków. Drugie drzwi znajdują się w okolicy sali dzwonów. Drzwi wraz z dzwonem, widzimy, są pokryte szpronem,
Zdobywamy mapę Lenna, klątwy chłodu. Na samym początku już jesteśmy zmuszeni przejść do Bralu. Nieustannie jesteśmy atakowani przez tępieńców mrozu. Zanim wyjdziemy z Umbrali do Axiomu, zmierzymy się z bossem. Jeżeli wejdziemy na wprost, natrafimy na bossa i kamienną twarz. Boss jest chroniony przez pasożyta. Ma niebieski pasek zdrowia, zatem musimy znaleźć pasożyta, który znajduje się blisko kamiennej twarzy, żeby nie walczyć z oboma naraz. Trzymajmy się lewej strony. Mamy też pana wiaderko, który nam pomaga. Tutaj mamy kamienną twarz. Pollard, strażnik Kingardu, ze swoją lodową sekierą. Otrzymujemy kolejne wiaderko. Przedpotopowe dłuto zdobywamy, które służy do ulepszenia latarni. Kowala Molucha. Teraz możemy pójść. Wyjście z Umbralu. Przynajmniej na chwilę. W tym miejscu mamy kontynuację wątku z Mrocznym Krzyżowcem.
May your grace sustain me in these most desperate of days, and in the darkness through which I fight. For it seems to encroach ever closer, and I fear the weight of this profane work will crush me. Worse. As ever, I turn to you in my moment of doubt, and will endeavor to remember that this role which perturbs me so is merely a necessity in the performance of your will. And in that, I vow to be resolute. Please continue to hold my brother Samuel in your radiant embrace forevermore. In light we walk. Odpoczynek. Musimy otworzyć sobie tą wielką bramę. Droga jest kręta i wiedzie naokoło. Jakby inaczej mogłoby być. Na końcu naszej drogi będziemy mieli drabinę, którą będziemy mogli zrzucić. Musimy przejść cały wąwóz naokoło. Kolejny barwnik do pancerza. Mamy na końcu łucznika, który do nas będzie strzelał strzałami mrozu. Mamy wzmocniony rozdzierający nóż, którym możemy rzucać, podobnie jak strzelając bełtami czy strzałami. Przed nami historia króla, którego już mogliśmy stigmę wspomnienia usłyszeć w katakumbach kapliczki niedaleko udręczonej więźniarki. Sometimes I envy you and your woods, York. A blessed peace. Perhaps I'll just damn the whole mess. Toss my crown into the gorge and live out here as a hermit. You'd find me a wise and fair ruler. Well, you learned it from me, after all. But you'd never abandon your throne or your wife. You're right. Of course, or my child. You're going to be a father. Congratulations to you and Sophesi. King York the First has a certain ring to it, don't you think? I'll bear that in mind. Czyżby wzgardzony potomek był synem króla, a żoną udręczona więźniarka, która poczęła
potwora. Docieramy do Lenna, klątwa chłodu. Mamy tutaj posążek. Możemy się wydostać z Umbralu, ale poczekajmy chwilę. Ponieważ byśmy musieli za tym mostem przejść w Umbra, żeby tam móc się dostać. Czeka na nas zabójca. Najpierw wylikwidujemy te wybuchające bomble. Mamy tutaj mojego ulubionego przeciwnika. Jest ich dwóch. Pośród tych lśniących skarbów bardzo łatwo jest się pomylić i dotknąć mimika, który by nas pożarł. Terror zaczyna narastać, zatem pójdziemy dopiero teraz użyć posążka Umbralu. Mamy tutaj kolejny słup światła Adyra. Też z daleka widać kolejnego zabójcę. A tutaj mamy kolejny posążek. Rozglądajmy się. Możemy dostrzec tylko oczy. Jeżeli gdzieś w pobliżu znajdują się jakieś skrytobójcy.
tych skutych lodem ruina znajduje się boss. Mamy 3 wiaderka. While I stand, you never stand alone. Rowena owładnięta żalem. Pan wiaderko sobie bardzo dobrze radzi. Rowena owładnięta żalem włada mroza i potrafi się teleportować. Zdobyliśmy 4 wiaderka. Zatem pora odwiedzić go w więziennym sanktuarium. Widzimy daleko oczy. Zatem tam będziemy mieć skrytobójcę. Uwielbiam niszczyć te wszelkiego rodzaju skrzynki. Beczki. Tutaj na dole. Te zwłoki, które kryją kwintesencję świątobliwości. I otwieramy bramę.
Wszędzie na nas czyha niebezpieczeństwo. Lek, który uodparnia nas na mróz. Na górze mamy skrytobójca. Chcemy dostać się do tej chaty, zrzucić sobie drabinę, tym samym kolejny skrót. Słychać było pieski. I jesteśmy tutaj zmuszeni przejść w umbral. Zwłoki, które dają nam łuk szamana. Słychać, jak chodzi nasz dobry przyjaciel. Pana kamienna twarz. Pozostawiając po sobie jeszcze larwy. Błaganie z otchłani. Jest to katalizator. Wszędzie mamy wszystko skute lodem. Kolejny posążek. Mamy skrót. Młot buntownika z Kindergartu. I mamy przeciwnika. Wikinga ze swoją lodową bronią. Musimy rozglądać się na sufity, ponieważ może na nas spaść bryła lodu.
Rozejrzyjmy się, mamy tutaj zatopioną wioskę. W mrozie. No, daleko widać, że przyjdzie nam się zmierzyć z skrytobójcami. To dwoma. Możemy ich namierzyć dopiero kiedy stają się widoczni. Przechodzimy w umbral. Rozejrzyjmy się, czy nie ma więcej chochlików. Morowe ostrza. Na dole mamy posążek umbralu. Spotykamy jednego z dwóch braci, których już mogliśmy spotkać. Pierwszego spotkaliśmy w wąwozie. Kolejnego spotkaliśmy w piwiarni. Spotykamy ponownie. Hello, Lumpy. It's bleeding brash monkeys out here. Oh, sorry, Melchior don't like me swearing. Don't tell him, will you? I was trying to light that fire, but I can't feel my hands. Or my toes. Or my face. I know my lamp will bring me back if I freeze into a block of ice. But this coal's still no good. Rozpalmy mu ognisko. Oh, that's better. My fingers and toes are going all tingly. Drostana i Tristana będziemy spotykać podczas naszej przygody. When I get to the castle, maybe me and Melchior could live there forever instead of moving somewhere new like we always do. I'd like to live in a castle. When I get to the castle, maybe me and Melchior could live there forever instead of moving somewhere new like we always do. Rozejrzyjmy się, czy już tutaj wszystko zebraliśmy w umbralu. Czeka na nas skrytobójca. Oraz
Viking. Docieramy do skutych lodem ruin. Tutaj mamy mimika. Możemy zawsze się rozejrzeć jeszcze lampą. Nie ma jakichś przedmiotów. Lampa nam jednak zawsze sugeruje, że w pobliżu, w umbralu znajduje się coś. O, na końcu mamy krytobójca. Piękne widoki, bardzo ładne krajobrazy. Mogą nam zamrozić stamina. Nie tylko zadają nam obrażenia. Musimy mieć się na baczności. Tutaj mamy wyjście, zanim jednak to uczynimy, tutaj mamy w umbralu drabinę. Która doprowadzi nas do strzał lodowych.
jest i chochlik. Pomału i ostrożnie rozglądajmy się. Za beczkami możemy zawsze spotkać kryjącego się przeciwnika. Wszystko jest pokryte szoronem i wszechogarniającym chłodem. Postawimy w tym miejscu. Szczątki Umbralo. Dobrze, moi drodzy. Tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.